Czcigodni bracia kapłani, drodzy czciciele Maryi, bracia i siostry. Ewangelia dzisiejsza, jak słyszeliśmy, jest bardzo krótka, ale bardzo wymowna. Widzimy spotkanie ludzi. Spośród tłumu wyrywa się niewiasta. Ewangelia mówi, jakaś przypadkowa, pewna kobieta, intuicyjnie, z miłością zdobywa się na to pozdrowienie wobec Jezusa, ale właściwie patrząc na dziecko, na syna Maryi, mówi błogosławione łono, matka błogosławiona, która nosiła takiego syna pod swoim sercem. Syn zawsze jest obrazem ojca i matki. Czy o naszych synach, czy o naszych matkach możemy powiedzieć, że jest błogosławiona? Czy nasze matki są dumne ze swoich synów? Czy chrześcijańska matka, każda chrześcijańska matka w Polsce, na świecie, jest dumna ze swego dziecka, ze swego syna, ze swojej córki? To wielkie, wielkie zadanie odpowiedzieć na to pytanie, odpowiedzieć nie tylko myślą czy słowem, ale życiem całym, ale też odpowiada się wiarą i ufnością do Boga. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy, żeby zastanowić się właśnie, co oznacza to święto Matki Bożej wziętej do nieba. Co oznaczają te przesłania, które przed chwilą z tego miejsca były przekazane o Arce Przymierza? Przecież Bóg planował od wieków, od upadku Adama i Ewy, od pierwszych rodziców planował zbawienie, odkupienie. Boży Syn się ofiarował, że On odkupi, naprawi, odrodzi grzesznych ludzi, pozwoli im się na nowo narodzić z tego miejsca potępienia, z tego miejsca, w które się wtłoczyli przez grzech, będą mieli szansę zawsze, ilekroć zechcą, zwrócić się z ufnością, z żalem, z nadzieją na powstanie, na poprawę, będą odrodzeni, staną się dziećmi Bożymi. Dzięki temu, że to przymierze Boże, które było przypieczętowane dziesięciorgiem Bożych przykazań, wypisanymi przykazaniami na tych dwóch tablicach, było przechowywane w Arce Przymierza. Ale Arka Przymierza to jest symbol Maryi, która w sobie nosiła Jezusa. Ona przechowała ten największy skarb, który i dzisiaj do nas chce przyjść, Komunii Świętych, chce przyjść z przebaczeniem, chce przyjść z pokrzepieniem nadziei w naszych sercach, nadziei na zbawienie. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy zdali sobie sprawę właśnie także z tego przesłania świętego Pawła z przeczytanej kolejnej pięknej lektury o nieśmiertelności. Maryja, tak jak Jezus, nieskalana grzechem, Jezus z martwych wstaje i Maryję powołuje z ciałem i duszą do nieba. To jest i nasze miejsce. Nasze miejsce też jest tu, po to żyjemy, każdy z nas. Po to, że przyszliśmy na świat, żebyśmy mogli w wieczności być z Bogiem. Śmierć ma być przejściem do nowego życia. To jest bardzo ważny element naszej wiary, że my nie jesteśmy ustawieni w perspektywie bezsensu życia, ale odkrywajmy ten sens. Ten sens to jest właśnie odkryć, że jesteśmy dziećmi Boga samego, przybranymi przez zmartwychwstanie, przez posłanie Ducha Świętego, przez chrzest, staliśmy się dziećmi, przybranymi dziećmi Bożymi. Dziedziczymy to, co Jezus wysłużył na krzyżu. Dziedziczymy
to się nam należy, bo tak chciał Bóg. I biada, kto przeszkadza na tej drodze do zbawienia. Ale nieszczęśliwy człowiek, który nie potrafi tej nadziei przechować w sercu, który nie potrafi nawiązać wewnętrznego, osobistego kontaktu z Bogiem. To jest bardzo ważna rzecz. I to dzięki Maryi, dzięki jej pośrednictwu, że zgodziła się na pełnienie woli Bożej, myśmy też stali się dziećmi Jezusa, Maryi, duchowymi dziećmi, przybranymi dziećmi Boga. Święty Tomasz powie, mens deficit vox silet, umysł sztywnieje, brakuje umysłowi słów, a głos milknie, głos nie jest w stanie wydobyć zachwytu wobec tej rzeczywistości, którą powinniśmy odkrywać nieustannie. Myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy sobie uświadomili, że sam Duch Święty mieszka w naszym sercu. Cała Trójca Przenajświętsza, dzięki temu posłanemu Duchowi Świętemu, dzięki zbawieniu na krzyżu, cała Trójca Święta w nas mieszka. Mamy tytuł do odwoływania się. Jeśli uwierzymy, jak wiarę będziemy mieli, jak ziarko gorczycy maleńkie, powiemy tej górze czy temu drzewu, przenieś się, a się przeniesie. Zobaczcie, jaką to jest słowo Jezusa. On nie kłamie, on wie, ale czy mamy wiarę jak ziarko gorczycy? Wiara to jest proces, trzeba ją ciągle pogłębiać. Bóg chce udzielać łask. Chce wspierać człowieka, tylko człowiek nie potrafi przyjąć, nie chce mu się zrozumieć i przyjąć, zaakceptować tych wielkich Bożych darów. Jest taki filozof, stary, średniowieczny filozof z XV wieku, włoski, młodziutki był, 23 lata miał, napisał książkę, bardzo ciekawą książkę. I pisał, do dzisiaj się do niego odwołują. Jest to właśnie bardzo ciekawa rzecz, że właśnie Pico della Mirandola mówił tak, masz szansę, będziesz się degradował ciągle albo się będziesz rozwijał, będziesz się stawał coraz dalszy od człowieczeństwa, jak bestia będziesz się stawał, jeśli nie będziesz współpracował z Bogiem. To zdegradujesz się i widzimy dzisiaj grzech, nienawiść degraduje człowieka. Do najgorszych rzeczy są zdolni ludzie zdegradowani, którzy poszli drogą grzechu. Biedni ludzie, jak ich zatrzymać? Trzeba, żebyśmy naszym działaniem, modlitwą, naszym przykładem pokazywali piękno życia, bo kontynuuje ten młody filozof, będziesz się mógł degenerować, staczać do rzędu zwierząt, ale będziesz mógł się odradzać i mocą swego ducha wznosić się do rzędu istot boskich. Pomagajmy ludziom, pomagajmy bliskim, którzy się oddalali, najbliższym z naszych rodzin, żeby nie utracili nadziei i zbawienia, bo po to przyszliśmy na świat. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy też dzisiaj podziękowali Panu Bogu za ten wybór niezasłużony, pochodzący z Jego miłości. Oto to najpilniejsze zadanie, bracia i siostry, najpilniejsze zbawienie nasze, które zawsze powinno stać przed naszymi oczyma i starać się unikać zagrożeń. Starać się wybierać dobro. Są zagrożenia zewnętrzne, pochodzące od innych ludzi, konkretnych okoliczności, od świata, od różnych ideologii, próbujących zawładnąć ludzkim sumieniem. Są ważne, groźne, współczesne. Są różne zwyczaje narzucane dziś nawet przez niektórych prawodawców, aby wyeliminować Boga z ludzkich sumień. Trzeba sobie to uświadomić. Ale groźniejsze są zagrożenia wewnętrzne, to czy przyjmiemy, czy mamy moc się oprzeć wobec nich, czy wiemy, czy zdajemy sobie z tego sprawę. Te wewnętrzne, które przenikają do naszego myślenia
i ucierają niewłaściwe, niemoralne zachowania. Początkowo bywają to drobne ustępstwa, grzechy powszednie, ale z czasem, jeśli nie zaniedbamy tego czuwania, jeśli oswoimy się do tego małego zła powoli, mogą doprowadzić i doprowadzają do grzechów ciężkich. I oto dokonuje się powoli przemiana z przyjaciela i dziecka Bożego, stajemy się jego nieprzyjaciółmi. I z tej drogi zbawienia powinniśmy zawrócić, z tej drogi potępienia zawrócić do drogi potępienia. Tę drogę zbawienia utracimy i trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Uroczystość wniebowzięcia Matki Najświętszej, którą dzisiaj zaczynamy, przypomina, że celem naszego ziemskiego życia jest niebo. Tam jest zarezerwowane dla nas miejsce. Nie upierajmy się, żeby wybrać piekło, bo to naprawdę słaba perspektywa. Tylko kto się uprze, nie zechce skorzystać z Bożego miłosierdzia, trafi tam. Taka jest prawda. Niech nas nie przeraża nacisk propagandowy złych ludzi i środowiska. Rozeznawajmy prawdę o miłości Chrystusa wobec każdego grzesznika. Choćby grzechy wasze były czerwone jak purpura, jak śnieg wybieleją, mówił Pan Jezus. Wszyscy jesteśmy żywym Kościołem, jesteśmy ochrzczeni, staliśmy się jednym organizmem, jednym ciałem Chrystusa. Mamy się zbawić, a kto uwierzy, będzie zbawiony. Na drogach życia towarzyszy nam Matka Najświętsza. Modli się, interweniuje u Boga, a i nas upomina, chociażby przez objawienia w Lourdes, w Fatimie czy w Medjugorje. Matka Najświętsza i święci nie odmawiają też swej pomocy w przeróżnych naszych potrzebach. Jesteśmy świadomi tego i dlatego tu jesteśmy. Zwłaszcza gdy ludzie zrobią ze swej strony wszystko, aby rozwikłać trudną sytuację i bezradni z mocną wiarą zwracają się do Boga o pomoc. Wzywają wstawiennictwa Matki Najświętszej, świętych, świętego Andrzeja Boboli w sprawach ojczyzny naszej czy innych świętych. Świat dziś także przeżywa swoje momenty wzniosłe, piękne, ale i tragiczne, niebezpieczne. Przeżywa zagrożenia wojną, co widzimy w naszym sąsiedztwie. Myślę, że jesteśmy dzisiaj świadkami, jak ten imperializm totalitarny odradza się, ta chciwość, chęć posiadania, zagrabienia, mimo uchwał międzynarodowych. Przecież były podpisane te umowy, gwarantowali je inni świadkowie i zachodnich krajów, a potem wszystko się nie liczy, się napada bezkarnie na naród i chce się zagrabić, pozbawić go wolności, też tożsamości. Ukraina dziś przeżywa bardzo trudną sytuację, podobno do tej, którą przed laty młoda, zaledwie 2 lata licząca wolność Polska w 1920 roku przeżywała. Wtedy także ci sami zaborcy, właściwie ich praojcowie, dziedziczący tę carską, imperialną mentalność, komuniści rosyjscy na czele z Leninem i Stalinem, dotarli aż pod Warszawę. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to zwycięstwo. Potencjał wojskowy, jak pamiętamy, Polski był skromniutki wtedy. O wiele skromniejszy niż ten, którym dysponowali zaborcy. Ale nasz naród wtedy dał przykład zjednoczenia. Zjednoczył się w obronie ojczyzny i w modlitwie. W nieustannej, trwałej modlitwie we wszystkich kościołach całej naszej ojczyzny. Z ufnym zaufaniem do Matki Najświętszej, świętego Andrzeja Boboli, świętych Stanisława i Wojciecha, patronów, ludzie wyprosili cud nad Wisłą. Czytam taką relację żołnierzy rosyjskich, którzy uciekali aż pod Zambrów, spod tego cudu nad Wisłą wtedy w sierpniu, mówiąc, że jakieś niemożliwe było, bo jakaś postać kobiety ukazała się, która broni Warszawy i odbijała te pociski.
Dzisiejsze zagrożenia okrutną wojną w całej Europie są także realne. Skoro wkrótce po napaści Rosji na Ukrainę stwierdzono w sondażach, bo przeprowadzono sondaż, jak oni reagują, więc tuż po napaści 87% badanych Rosjan popierało trwającą inwazję i aprobuje pomysł inwazji militarnej na kolejny kraj. 75,5% badanych wskazało, że powinna to być Polska jako pierwszy kraj, a potem kraje nadbałtyckie. To opublikowała nasza prasa. Pycha ludzka nie zna granic i szczególnie jest niebezpieczna, kiedy propaganda ideologiczna zaćmi sumienie. Z niepokojem czytamy zalecenia wykładowcy w Ministerstwie Wojny, na Uniwersytecie Szkolącym Oficerów w Moskwie, Aleksandra Dugina, który twierdzi, że na euroazjatyckim kontynencie, czyli w Europie i w tej części Azji, dla Polski miejsca nie ma. Koniec cytatu. Widzimy zatem, jak trudną misję ma obecny polski rząd i nasz minister obrony, który wie o wiele więcej niż my możemy znaleźć w prasowych informacjach. Dzisiaj także, bracia i siostry, bez pomocy Bożej nie uda się przywrócić pokoju. To nie jest slogan, to nie jest teoria, bo najpierw musi nastąpić refleksja w ludzkich sercach, nawrócenie, uznanie błędów, przyznanie się do pychy, egoizmu, niesprawiedliwości. Musi nastąpić gotowość wycofania się z nieuczciwych interesów, fałszywych obietnic, złudzeń, a to nie jest łatwe. Wprost niemożliwe prawie staje się bez światła Bożej łaski, którą po pierwsze trzeba wymodlić, a po drugie wymodlić skruchę serc i wygasić własną nienawiść międzyludzką, a to niełatwa sprawa. Bez tego nie nastąpi pokój w sercach i nie nastąpi pokój wśród narodów. Nie ustawajmy zatem w modlitwie o moc ducha do wypełnienia woli Bożej w tych szczególnie trudnych sytuacjach. A przecież ani zadawanie śmierci, ani nienawiść, ani przemoc nie jest wolą Bożą. Obserwując aktualne wydarzenia, których jesteśmy świadkami, warto też zastanowić się, jak zachowaliby się współcześnie Polacy w sytuacji, gdyby Rosja zaatakowała Polskę, tak jak zaatakowała Ukrainę. To pytanie postawił Patryk Jaki w najnowszej książce Białego Kruka i okazało się, że według przeprowadzonych badań tylko 13% odpowiadających wybrało odpowiedź: stanąłbym do walki z bronią w ręku, aby bronić ojczyzny. 12% mówiło, że po cichu, z partyzantki by przeciwstawiało się, a 17% wyjechałoby z Polski. Zobaczcie, gdzie się podział ten patriotyzm, gdzie się podziała ta miłość do ojczyzny. Widzimy więc wyraźnie, że dziś zadaniem pilnym i pięknym, które otwiera się przed nami, jest przede wszystkim odzyskać Polskę dla Jezusa. Odzyskać Polskę wierzącą, liczącą się z sumieniem, kochającą drugiego człowieka, kochającą wolność, dobroć, sprawiedliwość, nie różne ideologie błędne. I to się otwiera przed nami jako zadanie, bo tylko miłość czysta, ofiarna, tylko sumienie oparte na prawdzie jest zdolne przemieniać świat, jest zdolne siać dobro, promować miłość do Kościoła, do Chrystusa, do zbawienia i do ojczyzny. Z poczuciem zdrowego patriotyzmu w naszej ojczyźnie nie jest więc chyba najlepiej, jak wskazują te cyfry, a prawdziwy, godny patriotyzm to zakorzenienie w kulturze i w historii narodu, który potrafił bronić ojczyzny,
rozróżniając dobro od zła, miłość od nienawiści. Miał w sercu gotowość przebaczania krzywd. Nie szukał krwawej zemsty, jeśli były oznaki nawrócenia, ale też była odwaga w obronie prześladowanych Żydów, jak teraz niebawem będziemy radować się beatyfikacją tej prostej, wiejskiej, ale bardzo niezwykle uzdolnionej, po prostu genialnej rodziny i szlachetnej, świętej rodziny Ulmów z Markowej, którzy ofiarowali Żydom opiekę, dach nad głową i oddali za to życie. I tych bohaterów, jak święty patron dzisiejszego dnia, święty Maksymilian Kolbe, który oddaje życie za drugiego człowieka. Dzisiaj Polska potrzebuje tych bohaterskich ofiar, ludzi, którzy będą wierni w sumieniu, wierni Panu Bogu w swoich rodzinach, w miejscach pracy. Bo wielkość każdego narodu, także polskiego, to moc ducha oparta o wiarę w Boga, który jest Panem sumień. To kultura dobroci, szlachetności i miłości bliźniego. To prawdomówność i uczciwość w pracy. To trzeźwość. Przeżywamy miesiąc trzeźwości. To wierność małżeńska i czystość młodych ludzi, małżonków, kapłanów, a nie swawola seksualnych prowokacji. A jednocześnie to odwaga nazywania grzechu grzechem, zdrajcą. Taka jest prawda. Nasza dzisiejsza obecność i obecność milionów Polaków przed obrazami Matki Najświętszej w niebo wziętej jest świadectwem wiary, a dla mnie jest nadzieją, że mimo naszych słabości, wad i grzechów, skoro się do nich potrafimy przyznać, skoro się bijemy we własne piersi, mówiąc: Boże, bądź mnie miłościw, mnie grzesznemu, to stać nas będzie na odrodzenie duchowe. Stać będzie na wielkość oparto na wierze w pomoc Matki Najświętszej, że Bóg nie odmówi swej pomocy proszącym Go szczerze. Polska, oparta o chrześcijańską tradycję i kulturę, imponuje i dziś ludziom szlachetnym. Mam tu przed sobą wypowiedź znanego w Polsce Francuza, Bernarda Bergerita, redaktora i pisarza, który kiedyś niedawno wyznał, dosłownie w wywiadzie powiedział tak, i cytuję: 55 lat temu wziąłem ślub z Polką, ożenił się z Polką. Teraz pragnę wziąć ślub z Polską. Chodzi o najwyższy honor dla mnie i zaszczyt bycia Polakiem. Z niesmakiem przyjmuję deklarację tych, którzy tę polskość obrażają. Tak, to jest też osąd, to jest obiektywny osąd dostrzeżenia wśród ludzi niekiedy zawikłanych, zakłamanych, dostrzeżenia dobrych, szlachetnych zwyczajów, polskich tradycji. Nasz redaktor niedzieli, ksiądz Zbigniew Suchy, w ostatnim numerze przestrzega, że, i też zacytuję, historia musi być zawsze nauczycielką surową i wymagającą. Ona nas uczy i przestrzega, że największe klęski przychodziły na nasz naród, gdy z niej nie potrafiliśmy wyciągnąć pouczających wniosków, dając pierwszeństwo kłótniom rządzy władzy, walkom politycznym i prywacie. Dziś słyszymy nowe wołanie o uznanie Boga i uznanie Jego panowania w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Święty Jan Paweł II w ostatniej swojej książce Pamięć i tożsamość napisał wprost, że Polska toczy się, że w Polsce toczy się jakieś wielkie duchowe zmaganie, od którego zależeć będzie oblicze Europy tworzące się na początku tego tysiąclecia. Ten papież miał wizję, widział znaki czasów i one się dzisiaj sprawdzają. Dlatego go dzisiaj atakują. Dlatego ci, którzy nie mogą znaleźć prawdy, drogi do nawrócenia, próbują rzucać błotem w tego, który jest czysty i głosi
te drogie czystości i prawości. A zatem, drodzy bracia i siostry, od tego, czy usłyszymy ten Boży głos w naszych sercach, czy usłyszymy go na co dzień, zależy nasz duchowy, osobisty rozwój. Ale trzeba, żebyśmy tego głosu sumienia nie zagłuszali także w życiu społecznym, w naszych rodzinach, w szkołach, w biurach, wśród sąsiadów, a także w najbliższych miesiącach, kiedy zdecydujemy się powierzyć los naszego kraju w ręce wyłącznie uczciwych, próbujmy, starajmy się, wyłącznie uczciwych, prawdomównych polityków, dla których słowo prawda znaczy prawda, a słowo miłość znaczy miłość i uczciwość znaczy uczciwość, dla których Polska, patriotyzm i życie dziecka poczętego to postulat sumienia, to odpowiedzialna droga do zbawienia także, bo wiary nie wolno odłączać od życia. Sumienie wrzucimy do tej urny, że czy popieramy dobro, czy zło. I to jest właśnie bardzo ważna chwila także w naszym społecznym życiu. Na koniec, drodzy bracia i siostry, z całym zaufaniem chcę się podzielić z wami tą nadzieją. Może i tym sprawom z życia publicznego, może i naszym rządzącym warto i trzeba poświęcić więcej czasu na modlitwie, aby dobrze sprawowali swój urząd, aby nie zawiedli nadziei narodu, aby dobrzy wytrwali w dobrym, a ludzie zagubieni w sumieniu, co są i tacy niestety wśród nich, żeby się nawrócili. Oni także są dziećmi wspólnego Ojca w niebie. Oni także muszą się zbawić. Za nich też nie zapominajmy się modlić. Amen.